Dzień dobry wszystkim. Fajnie, że wpadliście, bo sądząc gdzieś po odgłosach, które docierały do samego białego rana w moim okiem, myślałem, że zobaczę was w znacznie mniejszej ilości. To dzisiejszy pierwszy wykład. My go rozpoczynamy. Jesteśmy w BlaBlaCar. Jesteśmy jednym ze sponsorów tutaj całej tej ciekawej imprezy. Temat, o którym będziemy mówić, to jest starość, nie radość, czyli o dorastaniu danych w BlaBlaCar i o tym, jak sobie z tymi dorastającymi, czy starzejącymi się już w zasadzie danymi poradziliśmy, jak sobie z nimi radzimy. Troszkę o nas. Tę prezentację poprowadzą dwie osoby, w tym ja nazywam się Błażej, to jest mój kolega Aleks. Właściwie wiele nie będę o nas mówił, oprócz tego, że po prostu jesteśmy backendowymi deweloperami w BlaBlaCarze. Każdy z nas ma tam jakieś doświadczenie już programistyczne w różnych firmach i kilka ciekawych projektów na naszym koncie już posiadamy. Oprócz tego oczywiście jesteśmy aktywnymi użytkownikami serwisu BlaBlaCar, do czego też zachęcamy. Rozpocznę może troszeczkę od kilku liczb dotyczące działalności firmy i tego, co się u nas dzieje. Firma tak naprawdę istnieje już dobrych 10 lat na rynku. Powstała bodaj dokładnie we wrześniu 2006 roku, czyli obchodziliśmy dziesięciolecie. To jest zdecydowanie czas, kiedy te dane już miały czas się troszeczkę zestarzeć. Aktualnie działamy w 23 krajach, oczywiście w większości Europy, jak na przykład we Francji, z której firma pochodzi, w Polsce, w Niemczech, w Holandii, w wielu innych, ale nie tylko w Europie, także poza nią, jak Brazylia, Meksyk, Indie czy Rosja. No to jest tak na pograniczu Europy politycznie. Aktualnie najnowsze dane wykazują, że mamy już 35 milionów zarejestrowanych użytkowników, także to jest całkiem sporo, a każdego miesiąca przyrost nowych użytkowników to jest gdzieś na granicy 1,5 miliona miesięcznie. Poprań aplikacji mobilnej, tylko i wyłącznie mobilnej naszej aplikacji, ale w globalnym ujęciu, zarówno iOS, jak i Android, mieliśmy już około 21 milionów. Każdego kwartału, to są akurat dane na poprzedni kwartał, który się właśnie zakończył, takich aktywnych podróżujących za pomocą serwisu BlaBlaCar jest około 10 milionów użytkowników. Mam troszeczkę więcej, no ale tak dla uproszczenia danych jest to 10 milionów, a wszystkie te przejazdy, wszystkie te podróże całkiem fajnie przyczyniają się do kwestii zadbania o nasze środowisko. Gdzieś przełożenie jest takie, że tylko w zeszłym jednym roku do naszej atmosfery zostało wyprodukowane o 1 milion ton dwutlenku węgla mniej, właśnie tylko i wyłącznie dzięki wspólnym przejazdom BlaBlaCar. Wiedząc, jak wielu mamy użytkowników, jak dużo tych przejazdów się odbywa, chciałbym tutaj wspomnieć, że takim podstawowym datasetem, czy typem danych, wokół którego organizacja jest skupiona, czy nasza aplikacja jest skupiona, czy to, co mielimy gdzieś tam w naszych aplikacjach, workerach, czy coś mamy w bazie danych, to są właśnie przejazdy. I taki przejazd przykładowo może wyglądać w ten sposób. To jest przykładowy screen akurat z aplikacji iOS-owej. Na górze tutaj widzimy, jak można sobie zdefiniować wybór takiego przejazdu, czyli z miasta A do miasta B. Na dole widzimy rezultaty, które możemy sobie tam odpowiednio dobierać według naszych preferencji, czy to kierowcy, ceny, czasu, czy komfortu przejazdu. I takich danych związanych z przejazdami, ja też będę naprzemiennie używał stwierdzenia trip. No to jest jakby z racji oczywistych gdzieś tak to funkcjonuje w naszych aplikacjach. Troszeczkę danych o samych przejazdach. Jeśli chodzi o ilość miejsca, które przejazdy zajmują w naszej bazie danych produkcyjnej, jest to 380 GB samej przestrzeni dyskowej, tylko i wyłącznie informacji powiązanych bezpośrednio z przejazdem użytkownika. Nie mówię tutaj o tabelkach gdzieś ościennych, czy samych tabelkach użytkownika, czy wielu innych. To są po prostu same rekordy związane bezpośrednio z przejazdami użytkowników. Jest tego 380 GB. No i tak zaczęło nas boleć troszkę to, że z racji tego, że
płynie każdy dzień, każda doba, mija miesiąc, kwartał, rok, te dane zaczynają nam się starzeć. Myślę, że to jest taki naturalny dosyć problem w większości większych aplikacji, gdzie tych danych, gdzie przyrost tych danych jest dosyć duży i szybki. No i oszacowaliśmy na podstawie pewnych reguł biznesowych, które team produktowy zdefiniował, że tak mniej więcej każdej doby przybywa nam około 450 tysięcy przejazdów, które są już dla nas w zasadzie niepotrzebne, są nieaktualne, są przestarzałe, one zdarzyły się już kiedyś, nie mają dla nas biznesowego większego znaczenia i w zasadzie no, leżą sobie, zalegają w tej naszej bazie danych niepotrzebnie zupełnie. I to jest sama liczba, oczywiście ta liczba to jest średnia, bo to jest oczywiście uzależnione od okresu, czy to są wakacje, święta, czy taki dzień powszedni. Ona się zwykle waha między 300 tysięcy a 600 tysięcy tripów każdego dnia. A wszystkich rekordów, takich bezpośrednio związanych z przejazdem, czyli jakieś parametry przejazdu, kiedy on bierze miejsce i tak dalej, takich rekordów dziennie starzeje nam się około 650 tysięcy. Czyli całkiem dużo. No i w tym momencie pojawiło się takie pytanie i zapotrzebowanie. Chłopaki, coś trzeba z tym zrobić. No nie potrzebujemy, te bazy nam puchną, wymyślcie coś. No wymyślcie coś, no bo te bazy zaczynają nam rosnąć, przestają być wydajne. Nie potrzebujemy tych rekordów. Nie służą nam niczemu, oczywiście te dane gdzieś są przechowane również w Big Data oczywiście, gdzieś cały nasz dział BI to sobie mieli, ale dla nas czy dla użytkowników, czy dla deweloperów frontowych, czy backendowych te dane zupełnie są niepotrzebne, a też powodują wiele problemów wydajnościowych. Więc my sobie tak posiedzieliśmy, pomyśleliśmy, dobra, mamy pomysł, wiemy więcej co z tym zrobić. Ja akurat miałem też szczęście, że ten projekt trafił do naszego teamu tutaj wraz z Aleksem i z jednym kolegą, który jest na tej sali, ale wstydził się pokazać. Wymyśliliśmy coś, co nazwaliśmy Migration Pipeline'em, czyli rzecz, która miała na celu odciążyć jeden storage, tak, aby przerzucić dane do drugiego, niezależnie tak naprawdę od rodzaju tego storage'u. To jest zupełnie niezależne technologicznie. I o tym Migration Pipeline'ie, to jest nasz autorski pomysł, będę teraz opowiadał razem z Aleksem. Na cały pipeline składają się trzy węzły, o których będziemy kolejno opowiadać. Może wspomnę troszeczkę o stacku technologicznym. Oczywiście z racji konferencji, na której się znajdujemy i jej tematyki, nikogo chyba nie zdziwi, że no jakby podstawą i bazą jest PHP. Tutaj oczywiście bazujemy na frameworku Symfony w wersji drugiej, także myślę, że to nikogo nie dziwi. Oczywiście do komunikacji między tymi węzłami i do tego, jak one się porozumiewają, no to też myślę, nikogo nie dziwi, jest Rabbit. No i właśnie też ze względu na tematykę tej konferencji troszeczkę zastanawiałem się, czy pochwalić się naszą trzecią technologią, której użyliśmy do rozwiązania całego tego problemu migracji i archiwizacji naszych danych przejazdowych. Zaryzykuję, jest to Java. Tak, domyślałem się, że zbierzemy waty. Ale nikt nie wyszedł, więc albo jeszcze śpicie, albo mindset się zmienia z roku na rok. Przejdę do pierwszej części całego naszego pipeline'u. Jest to framework, jest to biblioteka do filtracji, nazywa się Filtering Framework. I co to tak właściwie robi? I od tego zaczyna się cała zabawa. Na cały ten framework filtrujący składają się dwie części. Jest to Filtering Sieve. Sieve z języka angielskiego to znaczy sito i adapter. I teraz kolejno opowiem o obu z tych elementach. Chciałem tylko jeszcze tutaj wspomnieć, że jak widzimy input danych, które przychodzi gdzieś do dalszej obróbki, czyli wszystkie nasze przejazdy, które są już nam niepotrzebne, jak wpadają do całości, do całego pipeline'u, źródłem może być absolutnie cokolwiek. To może być call do API, to może być feed, jakiś streaming danych, to może być event rzucony z aplikacji Symfony, może być jakiś worker napisany, który te dane nam streamuje. No my akurat sobie zdecydowaliśmy się na napisanie własnego komanda, który nam dane takie feeduje. Zaczynając od pierwszej tej części, z całego frameworka filtrującego,
jest to tak zwane sito. Co sito ma na celu? Tak naprawdę do sita wpadają wszystkie identyfikatory przejazdów, które my posiadamy w naszej bazie danych, same identyfikatory. I sito ma na celu narzucenie filtrów biznesowych, czyli wszystko to, co zdefiniował nam biznes czy team produktowy, twierdząc, że słuchajcie, to są reguły na przejazdy, które nie są dla nas już ważne, nie stanowią dla nas żadnej wartości, możecie je swobodnie sobie tam śmiało z bazy usuwać. I to jest właśnie miejsce, w którym te filtry sobie kodujemy i narzucamy na dane, które przychodzą. To są filtry przykładowe, oczywiście one są gdzieś tak uproszczone. Te nasze, które używamy, jest troszeczkę więcej, są bardziej złożone, ale tak dla uproszczenia. Załóżmy, że pierwszy filtr, chcielibyśmy odsiać wszystkie te przejazdy, które są starsze na przykład niż 50 dni. Te przejazdy już nas nie interesują, więc okej, to jest jeden z filtrów. Drugi, jeżeli mamy status użytkownika, tutaj akurat kierowcy, który już konto usunął lub jego konto zostało zablokowane, te jego przejazdy też nie są dla nas już interesujące. I tak dalej, i tak dalej. Takich filtrów możemy nakładać dowoli. Te filtry możemy łączyć w grupy, możemy wykonywać jeden po drugi, możemy robić absolutnie z nimi, łączyć je we wszystkie możliwe kombinacje. I to jest moment, kiedy my właśnie nakładamy te wszystkie zasady biznesowe, odsiewając przez to sito te ID-ki, które nam zwyczajnie się w tych filtrach nie zmieściły. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Na wejściu dostajemy od jakiegoś feeda, to mogą być tysiące, setki tysięcy identyfikatorów przejazdów. W pewnym momencie nakładamy wszystkie filtry, które nas interesują, które definiuje biznes i na wyjściu mamy po całym odsianiu mamy jakiś tam ograniczony zbiór tych ID-ków, które się łapią w filtry. To jest właśnie definicja tych identyfikatorów przejazdów, które już nie stanowią dla nas większej wartości i które swobodnie możemy z naszej produkcyjnej bazy usunąć. No i fajnie. Przychodzi moment, że zostajemy z takimi ID-kami. No i teraz co dalej z nimi, ponieważ cały pipeline służy tak naprawdę, my akurat użyliśmy go w kontekście archiwizacji danych i przenoszenia danych z jednego storage'u do drugiego. Ja celowo nie wspomniałem w stacku technologicznym, jakich storage'u używamy. No akurat w naszym przypadku jest to MySQL, gdzieś tam w przyszłości jeszcze wejdzie Cassandra. Natomiast to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, skąd dokąd te dane chcemy przerzucić. Tutaj oczywiście chociażby przejazdy, o których rozmawiamy, mogą służyć chociażby, nie wiem, wygenerowaniu raportu biznesowego do Excela. One mogą być ubrane w jakiś ładny HTML i wysłany mailem też tam do działu biznesowego. Więc pojawia się pytanie, że rzeczywiście formatów tych wiadomości, znaczy tego wyjścia, co dalej z tymi danymi możemy zrobić, jest całkiem dużo. No i pojawiła się potrzeba, jak w zasadzie przekodować te dane dalej, żeby one były zrozumiane przez następny punkt, przez następny node, który te dane przyjmie i będzie wiedział, co ma z nimi zrobić. Bo zupełnie inaczej wyślemy dane takie mailem, musimy wiedzieć, że chcemy wysłać je mailem. Inaczej wyślemy je po prostu standardowym outputem na konsolę, czy gdzieś tam przemieścimy dalej do Redisa. W tym miejscu pojawiła się potrzeba stworzenia tej drugiej części frameworka filtrującego, czyli adaptera. Adapter tak naprawdę ma dwa zadania, dosyć proste. Pierwszy to jest przygotować te dane tak, aby były one zrozumiałe przez następne źródło, do którego te dane wejdą i wybrać sposób, w jaki one będą dalej komunikowane. Czy będzie to mailem, czy będzie to Rabbitem, czy jakimkolwiek innym źródłem. W naszym przypadku wygląda to w uproszczeniu mniej więcej w ten sposób, czyli wszystkie, ta sucha lista ID-ków, które na początku przyszła, zamieniamy w ciało wiadomości, którą będziemy chcieli wysłać dalej za pomocą Rabbita. Tutaj zdefiniowaliśmy, że ta lista to są rzeczywiście identyfikatory, że praca, jaka powinna zostać na nich wykonana, czyli typ joba, jest to archiwizacja i ona dotyczy datasetu tripów, ponieważ moglibyśmy równie dobrze w tym miejscu wysyłać adresy e-mailowe użytkowników, czyli w tym momencie byśmy mieli, zamiast tej listy identyfikatorów, byśmy mieli adresy e-mail, byśmy zdefiniowali prawdopodobnie, że nie chodzi o archiwizację, a nie wiem, może jakiś raport biznesowy, a datasetem jest user, a nie trip. I druga funkcja, czyli output, definiuje nam, że chcemy użyć publishera rabbitowego i
posłać te wiadomości dalej. W uproszczeniu wygląda to mniej więcej tak, że te ID-ki, ta sucha lista, która nam weszła na początek, po adaptacji w tym momencie wiemy, jakie jest body tej wiadomości i że chcemy wysłać to dalej za pomocą kolejki rabbitowej, wiadomości rabbitowej do akurat w naszym przypadku kolejnego węzła, czyli data mapera, o którym opowie już mój kolega. Okej, dziękuję Ci bardzo, Błażej. Słuchajcie, generalnie tutaj mamy do czynienia z trzema komponentami, które są zupełnie niezależne. Nie bez powodu tą prezentację prowadzimy w dwie osoby, ponieważ Błażej tworzył filtering framework przez ostatnie parę miesięcy, ja natomiast zajmowałem się serwisem, który widzicie teraz na ekranie, czyli Data Mapper. Generalnie Data Mapper jest mikroserwisem, którego zadaniem jest transformacja danych na potrzeby naszego wyjścia, czyli założenie jest takie, dane, które wchodzą na wejściu z inputu, mogą zostać przekształcone w inny format na outputcie na potrzeby archiwizacji. Przebierz? Dzięki. Okej, to teraz coś o datasetach, bo Błażej użył parę razy tego słowa. Czym jest dataset? Dataset to jest, najprościej mówiąc, prosta specyfikacja określająca jakieś dane. Myślę, że najprościej byłoby to porównać na przykład do mappingu ENCI w ORM-ie, tak? Jak macie ENCI w ORM-ie, no to macie jakiś tam mapping, macie jakieś tam pola, no to to byłoby mniej więcej to. Tutaj mamy na przykładzie trip, message, rating, payment. I generalnie z tych datasetów składamy drzewa. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że okazało się, że mamy dane, które są ze sobą powiązane, tak, bo to normalne, że dane są ze sobą powiązane i zależy nam na tym, aby te dane, które są ze sobą powiązane, wychodziły atomicznie dalej. Czyli jeżeli mamy wycieczkę, tak, i mamy w sprawie tej wycieczki jakieś wiadomości, albo w sprawie tej wycieczki mamy jakieś płatności, a ta wycieczka już nam nie jest potrzebna, to stąd pojawia się wniosek, że dane, które są związane z tą wycieczką, też już nam nie są potrzebne. A ponieważ nie chcemy śmiecić bazy, to postanowiliśmy, że zbudujemy serwis, którego zadaniem będzie pobranie wszystkich zależnych danych, transformacja ich i wyrzucenie dalej. Bardzo ważna rzecz, to o czym wspomniał Błażej, ale powtórzę, że datasety mogą być rozsiane po wielu, wielu storage'ach, po różnych implementacjach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wszystkie serwisy operują na obiektach typu DTO i tak naprawdę mamy jeden wspólny interfejs drivera, storage'a, które ma za zadanie zwracać te DTO, natomiast pod spodem implementacja nas nie interesuje. Tak więc jesteśmy w stanie zbudować drzewo, tak, drzewo danych, w którym na przykład wycieczki są w MySQL-u, potem wiadomości są w Cassandrze, a na przykład coś tam jeszcze jest w Redisie. I jak najbardziej możemy sobie to pobrać i przekształcić. Tutaj macie wklejkę z konfiguracji. To akurat jest konfiguracja datasetów. To jest taki najprostszy mapping w YAML-u. Generalnie jedyne, co się podaje, to są... Działa to jeszcze? Działa. Dobra. Jedyne, co się podaje, to tak naprawdę są pola, nie typujemy ich. Jedną rzecz, którą jeszcze tu zaimplementowaliśmy, to jest rozszerzanie datasetów, ponieważ czasami zdarza się, że na przykład chcemy tylko dodać jedno pole na potrzeby archiwizacji, więc dodaliśmy taką opcję extend, tutaj jest na przykładzie sharded trip i trip. Staramy się tego nie nadużywać, no ale taka opcja jest. Tutaj macie generalnie to, co się dzieje w datamapperze. Pierwsze to jest przyjęcie zadań. Datamapper operuje na protokole AMQP na frontendzie i zbiera zadania z kolejki rabbitowej. Jest to Java, znaczy ten serwis jest w Javie, tak, więc jak ktoś chce mnie zbić, no to do mnie. Ten serwis zbiera joby z AMQP i je dispatchuje dalej. Następnie następuje pobranie zależnych danych i ich agregacja, czyli to jest to, o czym mówiłem, że dane są pobierane, potem zależne dane są pobierane i tak w kółko, aż do momentu, kiedy wszystkie dane zależne są pobrane i mamy zbudowane drzewo. Następnie następuje mapping, czyli mając już takie drzewo danych,
następuje ich przekształcenie na format, w jaki potrzebujemy. No i oczywiście na końcu jest output, czyli po prostu takie drzewo jest spłaszczane do wyjścia i jest to pobierane dalej. Tutaj macie przykład, jak definiujemy storage. Tutaj akurat jest, są zdefiniowane raz, dwa, trzy, cztery storage. Jest tutaj MariaDB, Cassandra i Redis. Chciałem wam tylko pokazać ten slajd ze względu na to, że by wam pokazać, jak prosto jest zbudować nowe storage w tym serwisie, jak łatwo jest to potem wpiąć w joby. O, tutaj jest przykład joba. Tutaj mamy akurat dwa joby produkcyjne, czyli przenoszenie wycieczek z naszego klastra produkcyjnego do tak zwanego warm storage. I drugi job, który przenosi wycieczki z warm storage do cold storage. Definiujemy tutaj, skąd te dane mają zostać pobrane, tak? Więc w momencie, kiedy mamy te storage zdefiniowane, wystarczy wskazać, skąd te dane mają być pobrane i wskazujemy, co ma się z tymi danymi dziać. Mamy tutaj klucz output mapping i można wpisać albo known, jeżeli chcemy, by te dane zostały tak, jak są, albo możemy wpisać nazwę konfiguracji do mappingu. W tym wypadku mamy na przykład enrich with shard key i używamy tego dlatego, ponieważ chcemy, aby dodać nowe pole shard key, które jest oparte o, chyba u nas to było na podstawie daty, no. Tak, w każdym razie to nam pozwala na różne fajne operacje. Możemy dane łączyć, możemy dane dzielić, możemy dane mieszać. To jest o tyle fajne, że w naszym przypadku okazało się, że bardzo często dane są archiwizowane w inny sposób, niż były one w klastrze produkcyjnym, więc ta opcja się nam całkiem przydaje. OK, no to tyle, jeżeli chodzi o DataMapper, to nie jest jakiś wyjątkowo skomplikowany serwis, a następny będzie jeszcze prostszy, to jest Archiver. To jest najzwyklejszy worker, którego zadaniem jest przerzucanie danych z lewa na prawo dosłownie. Dwie rzeczy, jeżeli chodzi o ten worker, to jest, że posiada wiele trybów pracy, czyli może te dane przerzucać, ale może również na potrzeby testów logować do CLI-a, może również tylko dorzucać dane albo tylko kasować dane. Natomiast jakby nie jest to używane produkcyjnie, jedynym trybem pracy używanym produkcyjnie jest move, z lewa na prawo. No i transakcyjność. Generalnie założenie było takie, że ze względu na to, że możemy mieć wiele typów storage'ów, z których nie wszystkie implementują natywnie transakcyjność, zbudowaliśmy własny moduł, który może, ale nie musi używać tej natywnej transakcyjności danego storage'a i on stara się, aby te transakcje przebiegały atomowo. Generalnie job, który wpada do tego workera, dostaje ACK tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powiedzie się transakcja. W przeciwnym wypadku wpada to do DDTera i wtedy trzeba będzie w to zajrzeć. OK, dobra. Co tam dalej? OK, podsumowanie. Dobra. To jeszcze raz wracam do całego pipeline'u. Jak widzicie, są to serwisy zupełnie od siebie niezależne. Takie było założenie, ponieważ chcieliśmy być elastyczni, tak, więc flexibility. To oznacza mniej więcej tyle, że tak jak Błażej już powiedział, filtering framework może być teraz użyty do wielu innych celów. Nie musi koniecznie pracować z datamapperem, może na przykład generować raporty, tak jak już sobie powiedzieliśmy. Serwisy te są skalowalne. Dlaczego? Serwisy te są skalowalne dlatego, że obecnie każdy z tych serwisów ma w sobie architekturę share nothing. To oznacza mniej więcej tyle, że opieramy się tylko i wyłącznie na jobach, które wpadają do danego serwisu i w tym serwisie te joby są dispatchowane i taki job jest sobie mielony przez jeden wątek, przez co nie wchodzą sobie w drogę, a my możemy deployować kolejne instancje, jeżeli zajdzie potrzeba zwiększenia capacity, tak, naszych serwisów. OK, no i reusability. Generalnie bardzo ważną rzeczą dla nas było, że chcemy stworzyć pipeline, który pozwoli nam na migrację danych, nie tylko jeżeli chodzi o wycieczki, ale również wiele, wiele innych datasetów, które się w naszej bazie znajdują, ponieważ myślę, że u nas w bazie może być już setki tabel różnego rodzaju i każdy rodzaj danych może być archiwizowany na różny sposób, w różnych warunkach
I nie chcieliśmy pisać rozwiązań skrojonych na każdych. Chcieliśmy napisać pipeline, który pozwoli nam w miarę łatwo budować kolejne joby, które pozwolą nam przenosić te dane między różnymi storage'ami. OK. No, oczywiście ogłoszenie parafialne, że oczywiście zatrudniamy backendowców, frontendowców, iOS-owców, Androidowców i jeszcze chyba do tego dochodzą ludzie od produktu i no, działowcy. QA engineers, no tak. Okej, okay, słuchajcie, to teraz dostałem tutaj bardzo, bardzo wyraźną prośbę, żeby was zachęcić do pytań, tak więc zachęcam gorąco do pytań, jeżeli was coś interesuje. O, dobra, już tutaj mam kolegę, to podam mu mikrofon. Cześć, dzięki za prezentację. Chciałem się zapytać, na jakim etapie kasujecie dane z tych baz oryginalnych? I znaczy, rozumiem, że kasuje się w momencie, kiedy zapis do archiwum się powierzy. Czyli w takim razie, w jaki sposób jakby triggerujecie to skasowanie? Jak ta komunikacja zwrotna wygląda u was? Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie datamapper na swoim wyjściu wyrzuca dwie rzeczy. Jedna to są przetransformowane dane, tak? Ponieważ jak słusznie zauważyłeś, przetransformowane dane to już nie jest to, co jest na inputcie, więc nie wiadomo, jak je kasować. Dlatego datamapper również w swojej wiadomości informuje o tym, jakie dane użył, aby zbudować to, co jest na wyjściu. Więc u nas są dwa klucze, used and delete, to use and to delete, o, tak to jest nazwane. To use to są dane, które mają zostać domyślnie przerzucone, a to delete informuje o tym, co powinno zostać skasowane, bo już nie jest potrzebne z inputu. Czyli ten ostatni node w tym momencie, on zaarchiwizowaniu wysyła, rozumiem, Rabbitem message z powrotem, żeby pokasować na odpowiednich nodach, tak? To konkretnie to jest tak, że wrzuca dane do outputu, kasuje dane z inputu, wszystko w transakcji i dopiero jeżeli transakcje się powiodą, to wtedy jest ACK na wiadomość. Tak, generalnie archiwer usuwa i dodaje na raz. Tak jest. To jeszcze dodam pytanie, a co jak się nie uda skasowanie? A co jak się nie uda skasowanie danych? Jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd, na przykład dane zostaną znalezione, wyrzucamy wyjątek i następuje rollback. Jeżeli da radę natywny rollback, to natywny rollback. W przeciwnym wypadku kolega Piotrek starał się jak najbardziej, żeby można było wrócić do statusu quo. I wtedy po prostu nie acekujemy wiadomości i ona ląduje w deadletterze. Czyli na każdym etapie, również po powrocie, jeżeli coś nie pójdzie, to od razu się wycofuje, tak? Dokładnie tak. Chcieliśmy, aby nie tracić danych, tak? Ponieważ to jest taki bardzo podatny grunt. Może zdarzyć się sytuacja, że skasujemy dane, a na przykład nie przerzucimy. Dlatego jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, wyrzucamy exception i wtedy jest włączona procedura rollbacka i wiadomość jest odrzucana. No. Tak. Pytanie jest takie, czy wybór akurat Java, decyzja padła na to, no z jakiego względu? Czy to było podyktowane czysto technologicznie, czy z jakich innych powódek? No to pewnie ja będę musiał odpowiedzieć, bo ja wybrałem Java. Okej, okay, no to generalnie, jeżeli chodzi o Java, było parę powodów. Pierwszy to jest taki, że w naszym mniemaniu, przynajmniej na dany moment, były lepsze końcówki do łączenia się z różnymi bazami danych. Drugi to jest to, że datamapper obecnie działa jako daemon. Niekoniecznie musiałby działać jako daemon, ale działa jako daemon. A ponieważ działa jako daemon, wybrałem Java, ponieważ dużo lepiej radzi sobie z aplikacjami, które działają długo. Budowałem kiedyś daemon w PHP i miałem z tym duży problem, ponieważ powiedzmy, że pamięć PHP robiła pewne problemy i generalnie bardzo mi ją zwolnił, więc aby uniknąć tych problemów, wybrałem Java. No i jeszcze jest to, że chciałem zobaczyć, jak się będzie sprawiał wielowątkowy konsumer na jednej aplikacji. Coś jeszcze?
Tak, ja. Dlaczego nie użyliście jakichkolwiek elementów klastra hadoopowego? No, macie data mapper, standardowy MapReduce, macie jakieś inputy, outputy i tak dalej. No, standardowy klaster hadoopowy. Będę z tobą bardzo szczery, ponieważ nigdy nie pracowałem z hadoopem. Nie będę udawał, że to może jest najlepsze rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które potrafiliśmy wymyślić i z którym sobie radzimy. Natomiast rozważaliśmy różne opcje w pewnym momencie. Pamiętam, że na przykład pojawiła się opcja, by używać Apache Sparka, ale generalnie problem też polegał na tym, że chcieliśmy użyć czegoś, co będzie w miarę proste do ogarnięcia dla większej ilości devów, bo nie wszyscy na przykład korzystają z Hadoopa, natomiast większość ludzi korzysta z PHP i Java. I no, też. To znaczy, my mamy równolegle u nas w firmie cały dział BI-owy, który i tak jakby zaprzęga Hadoopa i cały Big Data być może nie do tych celów, ale... Proszę? Tak, tylko że chodziło też o stworzenie narzędzia, które, wiesz, w tym momencie u nas w firmie pracuje ponad 200 deweloperów i nie każdy pewnie by nawet chciał dotykać Hadoopa. Także jakby rozwiązanie, które przedstawiliśmy, jest bardzo łatwe w przyswojeniu i to na dzień dzisiejszy, jeśli jest potrzeba, jeśli zaistnieje, akurat my przedstawiliśmy to na przykładzie archiwizacji informacji dotyczących przejazdów, tripów, ale tych potrzeb może być bardzo dużo i tak naprawdę całość na dzień dzisiejszy ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że się tworzy bardzo prostą jedną konfigurację jakichś tam mappingu danych, czyli jeżeli mamy użytkownika i chcemy z nim przenieść jeszcze jakieś tabelki relacyjne na podstawie jakichś filtrów narzuconych przez biznes, troszeczkę się kolego spóźniłeś, także... Więc... to jest po prostu bardzo łatwe i szybkie. To jest tak ciach i już jesteś, praktycznie jesteś w stanie w godzinę, każdy deweloper w naszej firmie jest w stanie to zestawić i to jest tylko jakby wiedza symfonowa, jakaś tam workerowa, PHP-owa. I... Zapraszamy do standu, pogadamy później na ten temat. Jeszcze jakieś pytania? Okej, widzę tam rękę dalej, to podbiegnę. Dziękuję. Nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem. Zrozumiałem to tak, że ostatni moduł ma do spełnienia dwa zadania. Jedno, to przepraszam, wyplucie danych na zewnątrz, a drugie dokonanie kasowania. Jeśli tak dobrze zrozumiałem, to pytanie moje takie, dlaczego jeden moduł ma dwie odpowiedzialności? Okej, to jest dobre pytanie. Generalnie osobiście uważam, że ten moduł ma jedną odpowiedzialność, a tą odpowiedzialnością jest przenoszenie danych. Jest to związane z tym, że wiesz, kiedy masz dany problem do rozwiązania, to jest to jedna odpowiedzialność, ale ją nadal można rozbijać na subproblemy. I tak naprawdę zawsze możesz zrobić tak, że jak masz dwa subproblemy, możesz z tego zrobić dwa projekty, ale jeżeli nie chcesz, możesz z tego zrobić jedną aplikację i zrobić dwa osobne moduły w tej aplikacji. Tak więc w workerze wygląda to tak, że generalnie są dwie różne implementacje, które odpowiadają za kasowanie i przerzucanie danych. Tak? Mamy odizolowane odpowiedzialności od siebie, natomiast rozwiązują one jeden większy problem, którym jest przenoszenie danych. Daleko tam. Schudniesz. W takim razie ja powinienem podbiec, tak? To znaczy, kontynuując tą myśl, to w takim razie, jeżeli to wasze rozwiązanie przyjmuje uniwersalne dane na przodzie i wypluwa uniwersalne przeróżne formaty, to w tym momencie ten jakby system kasowania nie jest już uniwersalny, bo jeżeli by to był jakiś adapter, który współpracuje z dowolną bazą danych i jest w stanie wysłać sygnał i wykasować dane z dowolnej bazy danych, to byłoby to uniwersalniejsze, a tak to jakby ten ostatni moduł jest uzależniony od technologii bazodanowej. Okej, więc w momencie, kiedy wysyłamy coś do kasowania, podobnie jak wtedy, kiedy coś chcemy wrzucić, jest dispatchowana informacja o tym, jaki to jest dataset, a także o tym, po czym chcemy jakby skasować, tak? Czyli powiedzmy, że chcemy skasować trip o ID-ku jakimś tam.
I ta informacja jest wystarczająca do tego, by określić, do jakiego storage'u musimy się dobić, tak? Ponieważ jeżeli ja dostaję informację w archiwerze, ok, słuchaj, skasuj mi tripy o ID-ku raz, dwa, trzy, tak? To ja wiem, że tripy są trzymane w tym MySQL-owym klastrze. I to wystarczy, ponieważ wtedy dispatchujemy calla do storage drivera, którego zadaniem będzie skasowanie z tego storage'a. W sumie tyle tak naprawdę. Tak, i docelowo właśnie dążymy do tego, tak jak wspomniałeś o uniwersalności, to rozwiązanie, nie wiem, być może to zostało jakoś źle przedstawione tutaj na prezentacji, ale to jest uniwersalne, w sensie my mamy jakby input, mamy jakiś output i cały ten ostatni węzeł, ten element migratora, on ma na celu migrowania tych danych, dlatego to jest jakby jedna odpowiedzialność, migracja. Jakby w skład tej migracji to mamy i jakby usunięcie z jednego źródła, znaczy to nie zawsze musi być usunięcie, no ale załóżmy usunięcie z jednego źródła i pojawienie się tych danych w drugim źródle. I teraz na wejściu możemy dostać jako storage, niech to będzie MySQL. I w naszym przypadku tak rzeczywiście jest. Mamy MySQL, gdzie mamy tabelkę samego przejazdu, ale mamy też bardzo wiele innych powiązanych, tam powiedzmy 17 tabel jest w relacji z samym tripem. I teraz my docelowo będziemy obsługiwać to w ten sposób, że to prawdopodobnie będzie wrzucane do spłaszczonej tabeli. Wszystkie te 17 tabel z MySQL-a będzie łączone w jedną spłaszczoną strukturę, która będzie potem w jednym rekordzie kasandrowym dorzucana. Na dzień dzisiejszy tak nie jest, ale docelowo tak będziemy dalej. Tak. Także te typy storage mogą być całkowicie dowolne. Boże, tam jest jeszcze jedno pytanie, ale ty podbiegnij, bo ja już się zmęczyłem. To ja schudnę teraz. Kto? Kto? Ja mam takie pytanie, jakby może nie czysto technologiczne, ale organizacyjnie. Macie biura w Paryżu i w Warszawie i czy na przykład takie rozwiązanie jest też wykorzystywane przez deweloperów, nie wiem, z Paryża? Czy takie rozwiązanie musiał zaakceptować ktoś na przykład z tej kwatery głównej i czy jakby sam, powiedzmy, wymaganie na takie rozwiązanie przyszło z Warszawy czy z Paryża? Jak to? To dobre i ciekawe pytanie, bo rzeczywiście dwa główne huby technologiczne na dzień dzisiejszy znajdują się i w Paryżu i w Warszawie. Ten w Paryżu był pierwszy. I tam rzeczywiście jakby core gdzieś architektów, którzy dorastali z tą firmą, się znajduje. Prawda jest taka, że całe rozwiązanie wyszło tylko i wyłącznie od nas tutaj w Polsce. My we trzech sobie to wymyślaliśmy i okodowaliśmy. Oczywiście w pewnym momencie było to konsultowane z architektami, którzy siedzą w Paryżu, ale raczej to była konsultacja i opowiedzenie im o tym, jakie kroki my chcemy zrobić i w czym ewentualnie byśmy potrzebowali pomocy, na przykład w miejscach, do którego my chociażby nie mamy dostępów, gdzieś tam już dosyć daleko i wysoko, więc to jest nasze rozwiązanie, raczej nikt nam w to swoich łapek nie wsadzał. Myślę, że też gdyby to było jakoś źle widziane rozwiązanie, bo ono było gdzieś upublicznione u nas w firmie, no to gdyby było źle i by się nie spotkało z aprobatą, to byśmy taki feedback dostali. I my jako tak organizacyjnie, bo faktycznie, tak jak wspomniałem, mamy dwa huby technologiczne, Paryż, Warszawa, ale my wszyscy pracujemy jak my staramy się, żeby bardzo były te biura transparentne, czyli jeżeli jedziemy do Paryża, to tak naprawdę nie czujemy tego, że tam jesteśmy w innym biurze, tylko my wszyscy działamy jako jedna grupa deweloperów i tutaj nie ma takiego jakiegoś tam bardzo wyrazistego podziału. Czy odpowiedziałem? Tak? No. Super. Czy wszystkie stare dane są archiwizowane, czy są takie dane, do których macie pewność, że można je wywalić w cholerę, że się nigdy nie przydadzą? Okej, okay, więc generalnie nie kasujemy danych, w sensie nigdy nie robimy delete from, tak? Tylko jeżeli już, to je przenosimy gdzieś indziej. Na chwilę obecną archiwizujemy całkiem sporo tych danych. Tripy, paymenty, znam jeszcze userów pewno. Użytkownicy, tak. Tak. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, nie kasujemy danych, tak jak to powiedziałeś, w cholerę, zawsze archiwizujemy jak już, a jeśli nie, to na razie zostają one na produkcji i będziemy myśleć o tym, by je przenosić. To znaczy w tym momencie wyróżniamy trzy takie typy storage, czyli no tak jak to zwykle bywa, mamy hot, czyli ten totalnie produkcyjny, mamy warma, czyli tam jeszcze część danych, która rzeczywiście, jeżeli jest gdzieś potrzebna i trzeba po nie sięgnąć, to jeszcze można po nie sięgnąć,
No i cold storage, i to będzie prawdopodobnie właśnie tam ta spłaszczona struktura gdzieś wrzucona do Cassandry, której, no do której tych danych nie będziemy już specjalnie sięgać nigdy prawdopodobnie. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie dotyczące danych osobowych użytkowników, bo zgodnie z prawem, jeżeli użytkownik usunie konto, to teoretycznie powinniście wszystkie jego dane wykasować. Jak sobie z tym radzicie, mając, załóżmy, ileś tych zarchiwizowanych tabelek, tak? Różnych. Tak. To odpowiem ci na to pytanie najszczerzej tylko jak potrafię? Nie wiem. W sensie, my archiwizujemy pewne struktury naszych danych w bazie za pomocą jeszcze różnych sposobów. To jest nowy wymysł nasz, który hula na produkcji, on się skupia na danych podróżujących. Inne informacje odnośnie czy płatności, czy danych użytkowników są archiwizowane w sposób jeszcze jakiś tam legacy i my będziemy teraz po kolei te wdrażać nasze rozwiązanie na potrzeby tych innych typów, tych innych datasetów. Także ja do tej pory, my jeszcze osobiście nie dotykaliśmy użytkowników, także po prostu nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem, ale jeśli ci zależy, to mogę się po prostu gdzieś spróbować dowiedzieć u ludzi, którzy się tym do tej pory zajmowali. Przykro mi, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko fajnie, ale moje pytanie jest takie, jak często to chodzi i jak bardzo jest wydajne? To jest bardzo wydajne. I chodzi codziennie. To znaczy tak, rzeczywiście mieliśmy pewne obawy, jeśli chodzi o wydajność tego całego rozwiązania, ponieważ w pewnym momencie tam, gdzie dochodzi mapowanie danych, czyli wyciąganie wszystkich informacji odnośnie przejazdów plus tam tych tabel relacyjnych do jednej wiadomości rabbitowej, a tak jak pokazywałem, tam jest około 500 tysięcy samych przejazdów, które codziennie się starzeje i które gdzieś migrujemy. Baliśmy się troszeczkę, że jesteśmy w stanie zatkać chociażby wielkością wiadomości gdzieś rabbita. W zasadzie nie spotkaliśmy się jeszcze z żadnym problemem wydajnościowym. Robiliśmy to pod czujnym okiem naszych architektów i tam ludzi zajmujących się, no adminów generalnie zajmujących się czy bazami, czy całą infrastrukturą naszą sieciową. Nic się nie przytykało do tej pory. Oczywiście wszystko jest baczowane, na każdym etapie jest baczowane, tak żeby to było rozsądne. Oczywiście gdzieś staramy się dosyć mocno uważać na to, jak wykorzystujemy, jak mocno obciążamy naszą bazę danych. Chodzi to raz w dziennie, w nocy, ponieważ jest to troszeczkę też wymuszone kwestią tych filtrów biznesowych, bo jakby no z każdym dniem, z każdym razem, kiedy na wskazówka zegara mija północ, no to jakby jesteśmy o jeden dzień do przodu, czyli te jakby powiedzmy, że dane starsze niż 50 dni, przybywa ich coraz więcej. I to lata tam koło trzeciej w nocy codziennie i to idzie naprawdę dosyć szybko. My mieliśmy całą bazę danych, wszystko jest przesiewane i to naprawdę zajmuje no, dosłownie kilka minut. Ja jeszcze tylko, jeżeli chodzi o liczby związane z datamapperem, mogę powiedzieć, że jak odpalałem to na instancji produkcyjnej, to w momencie, kiedy pobierałem dane na potrzeby agregacji, na jednej instancji dochodziło to do około 8000 datasetów na sekundę, tak? Czyli był w stanie wciągnąć 8000 niezależnych worków i je związać ze sobą, tak? No, w sumie tyle. Cały czas mówicie o przepustowości tego rozwiązania i mówiliście o ilościach danych, jakie macie w bazach, jakie przerzuca ten wasz system, a nie wspomnieliście, ile na przykład instancji workerów zwykle chodzi na nim w tym momencie. I bo rozumiem, że skaluje się tylko ta część workera, a ta część tego datamappera wcześniej jest pojedynczą instancją. Czy w ogóle, jak wygląda skalowanie tego? No tak, koniec czasu. Okej, okay, więc tak jak wspomniałem, wszystkie z tych elementów mają architekturę Share Nothing i mamy tą taką architekturę, w której wchodzą joby i po prostu trzeba je sobie zmielić, tak? Więc mamy jedną kolejkę, z której mamy wielu konsumerów, które pobiera. To jest o tyle fajne, że możemy dodawać wiele instancji na każdym z tych kroków, tak? Więc jeżeli chodzi o filtering
i o data mapper, i o archiver, wszędzie możemy dodać więcej instancji. Obecnie na produkcji tak naprawdę chodzi tylko jeden data mapper, ponieważ okazało się to wystarczające. Workerów, archiverów, nie wiem. Tych innych workerów PHP-owych chodzi bodajże około chyba 5 sztuk per każdy ten PHP-owy node. A jeśli chodzi o samego Rabbita, to na potrzeby samej tej migracji danych został gdzieś wydzielony zupełnie osobny klaster Rabbitowy, osobny host, tylko i wyłącznie służący do migracji tych danych. Natomiast jeżeli chodzi o jakby szybkość danych, które... szybkość pobierania danych, tak? Jakby nie delegujemy odpowiedzialności na siebie za szybkość tych storage'ów, w sensie jak definiujemy jakiś storage logiczny, z którego chcemy pobierać dane, to wtedy jakby zrzucamy tą odpowiedzialność za to, by te dane były możliwie szybko do nas dostarczane na ten storage, tak? Czyli w tym przypadku nasz klaster MariaDB, Cassandra i tak dalej. Słuchajcie, ktoś tam już mi miga z tyłu, że chyba nam się czas kończy, więc chyba się z wami pożegnamy. Dzięki bardzo. Tutaj macie zdjęcie z naszego eventu firmowego, także no. Dobra, to dzięki bardzo. Jak coś, jesteśmy przy standzie. Jeżeli byście mieli jeszcze pytania, to zapraszamy, nie?